nie przedłużać, czy już nie będziemy czekać na Kamila Stocha. Mamy ze sobą, z nami dwóch zawodników znajdujących się na podium. Trzecie miejsce reprezentant Niemiec Stefanie Freund i drugie miejsce Stefan Kraft, reprezentant Austrii. Rozpoczniemy może od trzeciego miejsca. Severin, please a few words about the competition. Yes, I think it was a very good competition. Really jumps at the highest level. And I'm very happy about my podium today. It's a tough competition up top, and so yeah, I'm really happy with today. To były świetne zawody. Wielu zawodników skakało na najwyższym poziomie. Jestem zadowolony z tego podium i myślę, że to były ciężkie zawody również. Something's wrong? Okay. So the second place, Stefan Kraft, Austria. Yeah, it was an amazing competition today. I think it was very fair with the winter, and we saw long jumps, and yeah, the best man had won. Congrats to Kamil, had a great show at home, and yes, I'm very happy with my second place with this crowd, and my jumps was very, very good, and makes a lot of fun today. To były bardzo dobre zawody. Warunki wieczne były dla wszystkich takie same, więc to wpływało na ich plus. Wybrał je najlepsze gratulacje dla Kamila Stocha. Ja oddałem dwa dobre skoki. Kibice byli niesamowici i jestem zadowolony. Pytania? Any questions? Okay, so guys, thank you very much. Congratulations. A my czekamy na Kamila Stocha. Dzisiejsze zwycięstwa, miejmy nadzieję, rozpoczął mars po kolejny triumfny plebiscycie. Kamilo, prosimy o wrażenia z dzisiejszego konkursu. To chyba nie. Może być tak. Ja tak sobie patrzę na wyniki jeszcze. No ale jest ok. Bo nie mogę wyjść po prostu tak jakbym się to cały czas to śniło i tak jakbym. No po prostu był we śnie i takim śnie, z którego się nie chce człowieka budzić, prawda? Dzisiaj to, co powiedziałem na stojąc na podium, że moim marzeniem było zaśpiewać z kibicami hymn, stojąc właśnie na podium, i to marzenie się spełniło. Dlatego naprawdę, no nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Jakieś pytanie? Czy jesteś zaskoczony, tak, tym, co się stało dzisiaj, czy nie do końca? Niekoniecznie zaskoczony, bo bardzo ciężko na to pracowałem. I przygotowując się do tego sezonu, do całej zimy, miałem na uwadze właśnie Puchar Świata Zakopane, Puchar Świata w Polsce. I takie skoki, jakie dzisiaj oddawałem, chciałem już oddawać Wiśle. I jeden skok mi się udało właśnie kwalifikacyjny. Ten skok konkursowy niestety nie, ale od początku tego weekendu tutaj w Zakopanem, czyli od począwszy od treningów wczorajszych, skończywszy na ostatni skok, naprawdę każdy skok był bardzo dobry. Tym bardziej się cieszę, że ta moja dyspozycja się ustabilizowała, że te skoki nie są po prostu w kratkę, nie ma jednego dobrego, drugiego gorszego, tylko wszystkie skoki, jakie oddawałem, były naprawdę na wysokim poziomie. Wczoraj po drużynowcu powiedziałeś, że jeszcze nie masz formy na wygrywanie, a dzisiaj udowodniłeś, że jednak masz formę na wygrywanie. Trudno tak zdefiniować, czy ta dyspozycja moja jest na wygrywanie. Ja powiedziałem wczoraj, że te moje skoki są jeszcze, nie są na wygranie, i poniekąd w dalszym ciągu to podtrzymuję. Dzisiaj wygrałem te zawody, ale też skakałem do siebie. Też byłem niesiony tysiącami kibiców, od których brałem jeszcze więcej pozytywnej energii, i to też w dużej mierze pomogło mi właśnie wygrać. Natomiast wiem, że czeka mnie jeszcze sporo pracy do tego, żeby
to moją dyspozycję jeszcze ulepszyć i utrzymać po prostu na takim najwyższym poziomie do końca sezonu. Dzisiaj padła 20. Trener ostatnio powiedział, że wykonujesz ten telemark. No i 18,5 od polskiego sędziego. Normalnie. To jest skandal. No proszę napisać. Ale to już jest taki syndrom tego właśnie, że ta forma jednak, znaczy czujesz już, że wszystko robisz tak jak należy, tak? Tak, dzisiaj właśnie też w poprzednich wywiadach udzielałem, że tak naprawdę zacząłem w zeszłym tygodniu trenować na 100%, czyli bez żadnych obaw, że coś, jakiś uraz może się odnowić, albo że przy jakimś obciążeniu mogę czuć ból. Od zeszłego tygodnia po prostu idę na 100%, trenuję po prostu tak jak trenowałem przed kontuzją. I też te skoki, które oddawałem dzisiaj czy wczoraj, też były na 100%, włącznie z telemarkiem, o której bałem się do tej pory najbardziej, że przy lądowaniu mogę gdzieś czuć po prostu ból albo jakiś dyskomfort. Dzisiaj miałem pełen komfort i nie musiałem się niczym przejmować, zarówno dziś, jak i wczoraj. Kamil, poziom konkursu był fantastyczny. Jak myślisz, twoi rywale skakali znakomicie, jak myślisz, ta czwórka, piątka utrzyma taką formę do Mistrzostw Świata? Co? Jak to sądzisz? Nie potrafię chyba z tego stwierdzić, czy utrzymają, natomiast no, od początku sezonu ta piątka skacze bardzo dobrze. Ogląda kiedyś nie w domu, nie mogłem startować w zawodach, to śledziłem po prostu wyniki zawodów, śledziłem te zawody w telewizji. I muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem właśnie Stefana Krafta, Michała Hajboka, Sewelina Freunda, którzy utrzymują od samego początku ten bardzo wysoki poziom. Dzisiaj rzeczywiście te zawody były na bardzo wysokim poziomie. Krzyżka była zawieszona niesamowicie wysoko, no i trzeba było oddać naprawdę dwa niesamowite skoki, żeby odnieść zwycięstwo. Na szczęście to jarzem zrobił. No i możemy się teraz cieszyć, mogę to z Państwem dzisiaj rozmawiać. Zabawne jest też to, że jak wczoraj odbierałem nagrodę, to nie wiem, czy Państwo usłyszeliście, ale będziemy do zobaczenia jutro w tym miejscu. Proszę się wyspać. Też tak było. Muszę się wyspać. Wszyscy się wyspać. Proszę za słowo. Kamilu, szykujesz jakiś nowy kask na Mistrzostwa Świata? A to jest niespodzianka, której teraz zdradzę. Może tak, może nie. Czyli tak. Powiedziałeś, że jeszcze troszkę ci brakuje, żeby to wyglądało tak, jak gdybyś chciał tych swoich. Ile tygodni potrzebujesz? A czy tutaj. Powiesz, ile ci zostało? Nie. Nie można mówić o tygodniach, czy dniach, czy skokach. To po prostu też czasami wynika samo z siebie. No, dzisiaj, czy nawet nie, przyjeżdżając z Wisły tutaj też nie wiedziałem, jakie będą dyspozycji. Mogło być tak, że w Wisle oddałem tak naprawdę jeden dobry skok. Jeden bardzo dobry skok na takim super poziomie. I przyjeżdżając tutaj dałem sobie po prostu taki drobny cel, który jest cel osiągnięty, cel zadaniowy. No a później, jeżeli osiągnąłem ten, zrealizowałem ten jeden cel, później na dwa skoki to przytrzymałem, dołożyłem sobie jeszcze jeden i na tych dwóch jakby elementach pracowałem przez te wszystkie dni. To też dało mi poczucie, żebym właśnie nie próbować robić nic na siłę, nie próbować robić wszystkich rzeczy na raz, tylko po kolei sobie po prostu poprawiać te rzeczy, które są do poprawienia. Natomiast no też trudno powiedzieć, czy takie skoki, jakie oddawałem dzisiaj, również dadzą mi wygraną, czy nawet miejsce na podium w kolejnym konkursie, bo każdy konkurs jest inny, każdy konkurs cieszy się innymi prawami, są inne warunki. Każdy zawodnik też może coś mieć, na przykład lepszy dzień i wtedy jest też nie do pokonania. Zobaczymy. Dobrze, że jedziesz do Sapporo? Tak. Znaczy lecisz. Bardzo dobrze, że bardzo dobrze, tak? A chciałbyś Vikersund? To jest koniec siedzenia w domu, koniec zawijania się. A Vikersund, tak, chciałbyś wystartować, czy lepiej odpuścić? Nie chcę mówić, czy chciałbym jechać, czy wolałbym zostać po prostu na treningi. To też wszystko wyjdzie przy okazji, prawda? Nie wiem też do końca, jaki ma trener plan odnośnie właśnie naszego przygotowania. Chociaż wcześniej rozmawialiśmy, że najlepiej byłoby właśnie Vikersund odpuścić, skupić się bardziej na treningach, na poskakaniu na mniejszej stoczni, bo wiadomo, Vikersund jest stocznią mamucią i największą na razie na świecie. A pierwszy konkurs na Mistrzostwach Świata jest na stoczni normalnej, także no, też czasami to przestawienie się z dużych prędkości, z dużego oporu powietrza na stoczni, te prędkości są dużo niższe i gdzie opór powietrza jest też dużo mniej odczuwalny,
no jest czasami długotrwałe i myślę, że tutaj też nie ma co zbytnio ryzykować. Zresztą ja już też nie muszę się jakby szarpać, zdaję sobie sprawę, że zwycięstwo czy nawet podium w ogólnej klasyfikacji Pucharu Świata jest rzeczą, no, może nieosiąganą, ale bardzo trudną do zrealizowania i bardziej zależy mi na tym, aby dobrze przygotować się do Mistrzostw Świata i zrobić to, co się da po prostu w drugiej części sezonu. Obliczałeś, jak wygląda generalka Pucharu Świata? Słucham? Obliczałeś, patrzyłeś na to? Nie. Ja wiem, że tam na początku to się wszystko zmieniało, natomiast no, ja też opuściłem 1/3 sezonu, a 1/3 sezonu to jest naprawdę bardzo dużo i też nawet nie ma potrzeby robić sobie jakieś nadziei i szarpać się na siłę, skoro wiadomo, jaki jest poziom. Poziom jest naprawdę, naprawdę wysoki, żeby móc dogonić czołówkę, musiałbym wygrywać wszystko po kolei, albo w ogóle nie schodzić z podium, a reszta musiałaby być poza 10. To jest... Realizacja jest trochę trudniejsza. Kamil, były to dane. Czy na razie chcę ustabilizować to, co udało mi się osiągnąć tutaj, czyli oddawać takie skoki, z których będę czerpał satysfakcję i takie skoki, na które wiem, że mnie stać. Myślę, że też nie ma zbycia teraz się co... że nie tak. Nic na siłę. Jest, na razie jest ok. Chcę ustabilizować po prostu tą dyspozycję, którą mam teraz, utrwalić te skoki, które dzisiaj na przykład oddawałem wczoraj, a później na podstawie tego, co wypracuję, dokładać jedną cegiełkę więcej, później kolejną i tak dalej. Ale chciałbyś znaleźć się... Żeby się odniósł do tego dawnego przykładu, takim przez nas chętnie przywoływanego Simona Emana i jego przerwy przed igrzyskami w Leipzigu. No nie powiedziałbym. Simon miał trochę gorszy uraz ode mnie, aczkolwiek jeżeli chodzi o leczenie, to trwał mniej więcej podobnie czasowo. No, akurat weszliśmy na temat Simona, także współczuję mu tego, że musi teraz też siedzieć w domu. Wiem, jakie pewnie ta dusza przeżywa. Tutaj nie chodzi o siedzenie po prostu z żoną czy z rodziną. Nie mam tego na myśli. Natomiast no, każdy z nas poświęca mnóstwo czasu, energii do tego, żeby przygotować się jak najlepiej do sezonu, a później okazuje się, że w sezonie nie może brać udziału. No i to boli. Ale życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że wróci niebawem do skakania, do rywalizacji na najwyższym poziomie. A to jak będzie odnośnie tej całej sytuacji, o której Pan mówi, to też nie można porównywać. Każdy zawodnik jest inny, każdy zawodnik ma też inny proces przygotowywania się do zawodów, inny proces rozwoju. I tyle. Kamil, dawno już nie skakałeś jako ostatni. Było trochę nerwów? Było trochę nerwów, natomiast poradziłem sobie mocno. Pytanie o drużynę, o formę drużyny, bo to takie najmniej radosne. Dlaczego? Nie, dzisiaj już teraz pięciu chyba zrobiło punkty, prawda? Czterech nie jest złym wynikiem, aczkolwiek myślę, że każdego z chłopaków, którzy byli w pierwszej 30, stać na jeszcze lepsze wyniki. Piotrka stać na pewno na wchodzenie do 10, Maćka spokojnie do 15, czy na razie, mówię o tym, co jest na tą chwilę. Klimek skoczył przyzwoicie. Nikt nie wymaga od niego, żeby skakał po prostu, żeby już wygrywał, czy skakał do 10. Szkoda mi Olka zniszczyła, bo naprawdę skakał przez cały weekend. Bardzo fajnie skakał powtarzalnie. Dzisiaj nie wiem nawet, co zrobił, czy miał gorsze warunki, czy nie, ale z tego, co widzę, to nie. Ale tak jak też wczoraj mówiłem w wywiadach, uważam, że drużyna zrobiła krok naprzód. Teraz każdy z nas powinien mieć takie poczucie pewności, że wszystko jest na dobrej drodze, spokojnie sobie pracować, krok po kroku realizować swoje zadania. No i wszystko jest możliwe. Jasiek Ziobro, który zresztą zapowiadał ski skok, powiedział bardzo krytycznie, skaczą jak ostatni łajzer.
Nie można być też zbyt. Oczywiście nie można się cieszyć z takich wyników, jakie się obecnie osiąga. Czy ja mogę? Ale uważam, że też nie można być zbyt surowym dla siebie. Wiadomo, każdy powinien wiedzieć, ile pracy wkłada w swoje przygotowania i na co go stać. I tutaj też chodzi o to, żeby postawić sobie cel adekwatny do aktualnych możliwości, prawda? Ja postawiłem sobie dzisiaj cel tylko zadaniowy, tylko i wyłącznie zadaniowy. To mnie też poniekąd uratowało. Gdybym chciał wygrać na siebie, to na pewno bym nie wydał. Natomiast, no tak jak mówię, każdego z tych chłopaków stać na to, żeby robić punkty w każdym konkursie, każdego z nich. Tylko oni sami muszą w to uwierzyć. Natomiast też nie chcę ich oceniać, nie chcę mówić, co oni robią źle, co powinni robić lepiej, bo oni to wiedzą sami najlepiej. Po tej wczorajszej drużynówce zaświtała ci już taka myśl, że już jestem bardzo blisko? Tak, może nie bardzo blisko, nie wiem, czołówki, czy wygrania, czy wyjścia na podium. Czułem, że jestem bardzo blisko po prostu wysokiej dyspozycji i tego, co chciałem osiągnąć przez ostatnie tygodnie. Powiedz mi, jako skoczek, czego brakuje jeszcze w tej chwili na wielkiej krotwi, tak jak patrzysz obiektywnie, tak powiedz, brakuje czegoś? Brakuje przede wszystkim, to jedziemy skok. Przede wszystkim brakuje małych skoczni. Mam nadzieję, że na wiosnę zacznie się przebudowa z mniejszych obiektów, że będziemy mogli gdzie trenować. Naprawdę potrzebujemy dwóch solidnych baz treningowych. Jedna byłaby w Szczyrku i Wiśle, druga byłaby w Zakopanem. Bez tych dwóch ośrodków nie ma szans rozwoju, nie ma szans rozwoju młodzieży. Ja też nie będę skakał wiecznie, Piotrek też nie będzie skakał wiecznie, tylko po prostu ktoś musi przyjść następny. Jeżeli chodzi o skocznię dużą, też brakuje, też potrzeba lekkich modernizacji, jeżeli chodzi o rozbieg, jeżeli chodzi o bóle, takich bardziej kosmetycznych zabiegów. Natomiast musi ktoś po prostu zadbać o te obiekty. Jeżeli nie będzie odpowiedniej opieki, to nie będzie później za ileś lat pułapać światło. A jak chodzi o sam profil, coś byś zmieniał jako skoczek? Co w profilu skoczni? Jeżeli chodzi o profil, wszystko jest jak najbardziej. To nie jest stara skocznia, jeżeli chodzi o profil. Ta skocznia była modernizowana kilka lat temu, tylko tak jak mówię, potrzeba tego, żeby ktoś dbał ogólnie o całą skocznię, o to, żeby były choćby nawet bandy, żeby były fajnie, żeby ktoś je malował od czasu do czasu, prawda, żeby nie gniło, o to, żeby trawa nie rosła na rozbiegu. To są takie drobne sprawy, ale jedno, jak się przyjeżdża na treningi, to widać to, że po prostu gdzieś coś jest zaniedbane. Wiem, że to może być przykre, ale muszę to powiedzieć, bo jeżeli my tego teraz, jeżeli nie zaczniemy o tym teraz rozmawiać, to nikt o to nie będzie. Niedawno powstał twój taki jakby klub sportowy. Założyliście tam i czy ktoś tam do tego klubu będzie dołączał, jaką to ma przyszłość ewentualnie, jak to teraz wygląda? Trenerem jest Andrzej Zarycki. Mamy obecnie 14 chłopców. Ten klub jest nastawiony tylko i wyłącznie na rozwój młodzieży, na rozwój dzieci, na stworzenie dobrych warunków do rozwoju młodzieży w skokach narciarskich. Chcemy zapewnić im bardzo dobrą opiekę i szkoleniową, i ogólnie, w ogólnym słowa znaczeniu. Dostęp do informacji, najlepszy sprzęt, jaki mogą otrzymać na tym poziomie, na którym są. I jedyne, czego nam brakuje, to po prostu ośrodka treningowego. Skoczyć. Musimy na razie jeździć do Szczyrku, bo nie macie. Kamil, 30 stycznia zaczyna się 21. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych. Ty byłeś medalistą, kiedy miałeś 14-15 lat. Jak wspominasz tamten czas? Czy to był dla Ciebie początek wielkiej kariery? Tak. Każde zawody są bardzo ważne dla sportowca, ponieważ zawody pokazują nam, na jakim jesteśmy poziomie. I najlepiej jest zapraszać na takie zawody krajowe też
obcokrajowców, prawda, zawodników z innych państw, żeby też wiedzieć mniej więcej, czy poziom, który się reprezentuje w Polsce, jest wysoki w stosunku do reszty świata. Prawda? Dlatego cieszę się, że taki program istnieje w Polsce, czyli Lotos Cup, gdzie naprawdę zawodnicy mają super warunki do tego, żeby porównać się, na jakim są poziomie. Natomiast, tak jak mówię, każde zawody są ważne, zawody pokazują nam, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, ile nam brakuje, co jeszcze musimy poprawić, ile pracy nas jeszcze czeka. Pamiętasz jeszcze tamten okres, jak byłeś medalistą, a miałeś kilkanaście lat? O, jak przez mgłę, bardziej. Ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Ja mam te pytanie. Właśnie chcę się zwołać do pytania o kask, bo był kask, co, czyli był kask lotnika, to chyba teraz musi być fan kask, chyba astronauty. Dobry pomysł. Husarza. Husary. Też dobry. Nie, teraz będzie... A zresztą nie będę mówił co. Będzie co ma być. Niespodzianki nie będzie. Proszę być cierpliwy. Oczywiście. Dziękujemy Kamilowi.